Cześć moi drodzy, miło mi Was gościć w odcinku z cyklu Konstelacje Gwiazd. Dzisiaj będziemy mówić o znanej parze aktorskiej, Janie Englercie, a także Barbarze Sołtysik, którzy w okresie PRL byli uważani przez naprawdę wielu widzów i ich fanów za parę niemalże idealną. Piękna aktorka i przystojny aktor poznali się jeszcze w szkole teatralnej i tworzyli bardzo zgrany duet zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Doczekali się także gromadki dzieci. Co się więc stało, że ich drogi się rozeszły? Jak wyglądała ich droga do kariery, którą przecież pokonywali wspólnie? Dlaczego pan Jan na początku kariery nie odnosił takich sukcesów jak jego żona i co się stało, że później role się odwróciły? W dzisiejszym odcinku oczywiście Wam zdradzę i wiem, że pan Jan bardzo często jest przez Was wymieniany jako osoba, która powinna mieć swój odcinek, więc zapewniam Was, że takowe powstanie, ale wiecie, że lubię czasem najpierw dać Wam taki przedsmak, więc dzisiaj na niego serdecznie zapraszam. No i oczywiście wcześniej jeszcze muszę Was zaprosić do subskrybowania mojego kanału. Jeśli nie jesteście tu stałymi widzami, no to koniecznie musi się to zmienić. No chyba, że jesteście i nie subskrybujecie, to już w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. Co tu zaszło? Tymczasem zaczynamy! Barbara Sołtysik i Jan Englert byli małżeństwem przez 33 lata. Para poznała się na PWST w Warszawie. Były lata 60., a miłość spadła na nich jak grom z jasnego nieba. Zaledwie po roku znajomości postanowili powiedzieć sobie tak. Ich ślub odbył się jednak w tajemnicy. Przed rodziną, ale również przed wykładowcami i kolegami z uczelni. Na tej uroczystości było zaledwie kilka osób. Władze uczelni o tym fakcie dowiedziały się dopiero 4 lata później. A niedługo po tym fakcie na świecie pojawiło się pierwsze dziecko tej pary, syn Tomasz. A później dwie córki bliźniaczki, Katarzyna i Małgorzata. I tak jak już Wam powiedziałam we wstępie, na samym początku ich drogi aktorskiej to właśnie pani Barbara była dużo bardziej rozchwytywaną aktorką niż jej mąż. Małżonkowie po studiach trafili do Teatru Polskiego w Warszawie. Jednak to dla pani Barbary było to bardziej przychylne wtedy miejsce. Jan Englert grał tam drugoplanowe role i nie był zadowolony. Aktorka po ukończeniu studiów zaczęła także współpracować z teatrem współczesnym. I na pewno możecie ją dzisiaj pamiętać z kultowych ról, na przykład w serialu Dom, Miłość dwudziestolatków, Akcja pod Arsenałem, Stawka większa niż życie czy Tato. Jednak jeszcze za młodu aktorka dostała propozycję tournée po Stanach Zjednoczonych. Jednak kiedy okradziono ją tam po pierwszej wypłacie, bardzo tęskniła i stwierdziła, że to wszystko nie jest tego warte. Postanowiła więc wrócić. Dopiero jednak po kilku latach role się odwróciły i to pan Jan Englert zaczął robić karierę. No i ta kariera była w pewnym sensie przytłaczająca. Pani Barbara postanowiła w tym okresie zająć się dziećmi. Być może właśnie to im poświęciła więcej uwagi niż przesłuchaniom, niż walce o nowe role, dlatego też tych propozycji przyjmowała mniej. Natomiast być może pamiętacie sytuację, w której ta dwójka zagrała w filmie Poślizg. Grali tam parę kochanków. O tym filmie bardzo dużo mówiono, dużo pisano, zebrał on bardzo pochlebne recenzje. No i zresztą ta filmowa, finałowa rola Poślizgu w samochodzie, tytułowa chciałam powiedzieć, nie filmowa, do dzisiaj naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Widzieliście? Natomiast myślę, że przełomem dla Jana Englerta była rola w Kolumbach, pierwszym PRL-owskim serialu o losach chłopaków z AK. Englert dosłownie stał się gwiazdą, no i oczywiście był rozchwytywany, bo przecież do dziś jest bardzo przystojnym mężczyzną, ale jak sam przyznaje z perspektywy czasu, no niestety soduweczka tutaj się pojawiła. Uderzyła. Nagle zostałem najpopularniejszym aktorem w kraju. Myślałem, że dalej jestem skromny, a mnie zwyczajnie odbiło, mówił w jednym z wywiadów. No i wiecie, no jak się objawia odbicie sodówki u faceta. Nie lubię stereotypów, staram się ich nie powielać, ale w tym konkretnym przypadku było bardzo stereotypowo. Pan Jan zaczął coraz rzadziej bywać w domu, coraz bardziej interesować się płcią przeciwną. Otwarcie mówiło się o romansach z aktorkami. Najgłośniej było o tym z aktorką Dorotą Pomykałą. Jednak trzeba przyznać, że pani Barbara była naprawdę bardzo tolerancyjną żoną i przemykała oko na wiele ekscesów męża. I choć z zewnątrz wyglądali na idealne małżeństwo, to niestety wewnątrz nie było tak.
takie. Kiedy w 1980 roku stanęli natomiast na planie serialu Dom, zbliżyło to ich bardzo. Ich małżeństwo na nowo odżyło, bardzo dużo również w domu rozmawiali o serialu, było to coś, co stało się ich wspólną pasją. Dla wielu ta rola pani Barbary również będzie jedną z najbardziej rozpoznawalnych w jej wykonaniu, ale pani Barbara również bardzo cieszyła się dużą rozpoznawalnością męża, napawało to ją dumą, ale również cieszyła się, że w tym wypadku ona również może wrócić w pełni do swojego zawodu. Ale niestety nie było to takie wzniesienie dla tego związku, żeby po nim nie mógł przyjść kolejny krach. Niestety ta para po 33 latach wspólnego pożycia zdecydowała się na rozstanie. Dlaczego? Kiedy byliśmy jeszcze młodzi, uznaliśmy z Jankiem, że warto żyć tylko 33 lata. I rzeczywiście to się sprawdziło. Byliśmy razem przez taki właśnie okres. Niestety poza teatrem mieliśmy zupełnie inne zainteresowania i inne wartości. On chciał być zawsze ceniony, a ja lubiana. I udało się nam. Ja mam mnóstwo przyjaciół, a on był świetnym rektorem szkoły teatralnej w Warszawie, a teraz doskonale zarządza Teatrem Narodowym. Nasze drogi się jednak rozeszły, tłumaczyła w rozmowie z Angorą. No i jak dobrze pamiętacie, pan Jan zakochał się również w swojej studentce, Beacie Ścibakównie, i jest to miłość, która trwa do dziś. Z Barbarą Sołtysik rozwiódł się w 1994 roku, a zaledwie rok później był ponownie żonaty. Mimo wszystko małżonkowie zawsze mieli ze sobą kontakt, szanowali się i nie żywili do siebie urazy. Więc chyba szok i poruszenie, jaki wywołała ta wiadomość o rozstaniu, a później o ślubie z młodą aktorką, była większa w środowisku aktorskim i wśród znajomych niż u pani Barbary, która wcale być może nie była tym zdziwiona, przynajmniej nie dała tego po sobie poznać. I później małżeństwo spotykało się rzadko, głównie w sprawach związanych z dziećmi, ale zawsze wypowiadali się o sobie serdecznie i kiedy już do tych spotkań dochodziło, to takie właśnie one były. Wkrótce pani Barbara postawiła na siebie i odkryła u siebie zupełnie nowe pasje. Szczególnie pochłonęły ją dalekie podróże i odkrywanie pięknego świata. Wszystko, co w życiu zrobiłam, na pewno bym powtórzyła. Naprawdę. Wiele jeszcze się może zdarzyć. Nigdy nie przypuszczałam, że można być tak szczęśliwym samemu. I czego chcieć więcej od życia? Mówiła z uśmiechem. Ostatnią rolą, z której możecie kojarzyć panią Barbarę, była rola w Barwach Szczęścia, w którą wcielała się do 2015 roku. Od tamtej pory jej fani czekali na nią w nowych rolach, czekali na jej powrót do serialu, ale niestety ten się nie wydarzył. O panią Barbarę obecnie troszczą się jej najbliżsi. Wiadomo, że jest ciężko chora, lecz nie podano do informacji publicznej, o co chodzi. Wiadomo tylko, że chodzi o problemy z pamięcią. Natomiast pani Barbara jest pod troskliwą opieką dzieci, a także byłego męża. Przyjeżdżał pan Jan i przywoził, co tam pani Basia lubi najbardziej. Zawsze było ptasie mleczko i owoce, zdradzała tygodnikowi Na Żywo pracownica placówki, w której znajduje się pani Barbara. A ta sama w ostatnich wywiadach mówiła: nie chowam urazy, pamiętam tylko dobre rzeczy. A pan Jan w wywiadach pytany o panią Barbarę zawsze mówi, że być może ich miłość nie była idealna, ale była dla niego bardzo ważna. I zawsze potrafili się ze sobą dogadać i być w dobrych kontaktach mimo tego, co ich spotkało i mimo tego, że ostatecznie im nie wyszło. Na dodatek teraz, kiedy wspomaga swoją żonę i dzieci w opiece nad nią, również jego wspomaga jego obecna żona, pani Beata Ścibakówna, która jest dumna z jego postawy i troski o zdrowie jego byłej małżonki. Barbara Sołtysik grała w filmach, serialach i na deskach teatru niemal przez cały okres swojej aktywności zawodowej. Spełniała się także jako reżyserka dubbingu. Dajcie znać, czy wy pamiętaliście, że ta para była razem. No wiecie, ja już jestem trochę jednak z tych czasów, że dla mnie Jan Englert i Beata Ścibakówna byli nierozłączną parą, ale bardzo chętnie poznałam tę historię i faktycznie napawa ona optymizmem i tym, o czym często wam mówię, że nawet przy rozstaniu najważniejsza jest ta klasa i wzajemne zrozumienie, to co mogliśmy sobie dać i to co jeszcze możemy mimo rozstania. Więc naprawdę ostatnio mówiłam wam przy odcinku o Melanie Griffin i Antonio Banderasie, że bardzo podziwiam takie pary i tutaj mamy polski odpowiednik w polskich realiach, to też jest możliwe. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Barbarę Sołtysik i życzę jej jak najlepszej formy i oczywiście dużo, dużo zdrowia. A jeśli chodzi o pana Jana, no to mam nadzieję, że jeszcze nieraz zobaczymy go na ekranie. Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to, że jesteście ze mną do teraz. Jeśli tak jest, to oczywiście zostawcie emotikonkę łapki w górę w
komentarzu. No jeśli Wam się podobało, to łapka w górę pod spodem też będzie ok. Jest też funkcja podziękowań. Jeśli odcinek wyjątkowo przypadł Wam do gustu, pamiętajcie, że na Endkarcie podpowiadam Wam moje fajne odcinki, playlisty, a także kanał Życiem Pisane, na którym historie zwykłych ludzi. No i nie zapomnijcie w komentarzu mi podpowiedzieć, o jakim związku, czy też relacji przyjacielskiej, może siostrzanej, bo jeszcze takiej nie robiłam, czy braterskiej, chcielibyście odcinek. Jak zawsze jest to dla mnie bardzo duża inspiracja. Do zobaczenia, trzymajcie się kochani, cześć!